Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać coś takiego jak prawostronny przedział ufności dla wariancji. Zazwyczaj mamy do czynienia z obustronnymi przedziałami ufności dla jakichś właśnie parametrów rozkładu, czy to dla średnie, czy odchylenia, czy jeszcze odsetka, nie wiem, czy wariancji. A ja chcę Wam pokazać i też wariant, że mogą być przedziały jednostronne. Gdy mamy następującą treść zadania, znajdź prawostronny przedział ufności dla nieznanej wartości wariancji w populacji, wykorzystując następujące dane. I tak, wielkość próby 27, wartość odchylenia standardowego z próby jest 5. Proszę przyjąć ten poziom ufności 0,91. Musimy zacząć od tego, że mamy przedział lewostronny i przedział prawostronny. Oba wzory mogą wydawać się podobne do tego przedziału ufności obustronnego. My w tym momencie mamy przedział prawostronny do zbudowania, czyli wykorzystam faktycznie ten przedział. Co my w nim potrzebujemy? Potrzebujemy wiedzieć, jak wielka była próba, ile wynosiło odchylenie standardowe lub wariancja w próbie i ile wynosiła wartość krytyczna. Tylko należy zwrócić uwagę, że tutaj wartość krytyczna jest szukana przy poziomie samym alfa. Nie 1 minus alfa, tylko samym alfa. A więc, jeżeli mamy zbudować przedział ufności dla odchylenia standardowego lub wariancji, musimy po pierwsze zauważyć, że próba tutaj jest niewielka. Próba jest niewielka, bo nie przekracza 30. I jeżeli wiem, że próba jest niewielka, to do zbudowania mamy tylko dwa wzory. Każdy z nich do wykorzystania potrzebuje wartość krytyczną z rozkładu chi kwadrat. Tyle, że jeżeli wiem, że potrzebuję zbudować rozkład, że tam przedział ufności typowo tylko prawostronny, interesuje mnie ten wzór i jeżeli wiem, że w zadaniu stopnie swobody w tym rozkładzie chi kwadrat to jest po prostu n minus 1, to z 27 minus 1 stopni swobody mam 26. Jeżeli teraz wiem, że tutaj poziom istotności alfa to jest 1 minus współczynnik ufności, to widzimy, że poziom istotności alfa wynosi 0,09. A więc wiemy, że współczynnik ufności jest 0,91 i ta wartość krytyczna, którą potrzebujemy z tablic chi kwadrat, wynosi 36,091. Pytanie tylko, skąd ja to wzięłam? A więc z tego, że zaraz włączymy sobie tablicę, ale zobaczcie, stopni swobody mamy 26, a wartość alfa, która jest tutaj zapisana, wynosi 9%. A więc przełączamy się teraz na wartości krytyczne dla testu chi kwadrat i dla około 0,9 i 26 schodzimy w dół i mamy wynik w tablicach papierowych około 35,563. Nie jest to dokładnie ten sam wynik, który tutaj nam wyszedł, ale tak byśmy musieli postąpić, gdyby nie było wartości dokładnie dla poziomu istotności alfa 0,09, a mamy na przykład dla bliższemu 0,1. Ja musiałam, powiedzmy, to dokładna wartość, którą ja mam, wykorzystałam z rozkładu chi kwadrat, ale wyznaczonego w MS Excel. Jeżeli macie tablice papierowe, no to szukacie. Tu jest poziom istotności, najbliższy jest 0,1 i stopni swobody, czyli w wierszu szukam nie 27, a 26 i najbliższy wynik 35,563. Teraz przełączając się do naszego zadania z powrotem, widzimy, że z treści zadania możemy wypisać, że odchylenie standardowe z populacji tej wycinkowej, czyli z próby, wynosi u nas w tym zadaniu 5. Wiemy, że my budujemy przedział ufności dla
wariancji, gdzie sama symbol sigma oznaczamy odchylenie standardowe w populacji generalnej, a próba jest liczona jako 27. Wzór jest znany, to jest dokładnie ten wzór na prawostronny przedział ufności dla wariancji. Mamy go zapisanego i wystarczy podstawić prawą stronę tego przedziału. A więc ile wynosiła próba, jak była liczne odchylenie do kwadratu, czyli wariancja z próby, i dzielimy to wszystko przez wartość krytyczną z rozkładu chi kwadrat i piszemy, że prawdopodobieństwo tego, że wariancja jest między zerem a tą wyznaczoną prawą granicą, wynosi 91%. Zostaje nam tylko podanie interpretacji otrzymanego wyniku. Jeżeli napiszemy interpretację, że w populacji generalnej przy tym zadanym współczynniku ufności wariancja mieści się w przedziale od do w jednostce do kwadratu, to sądzę będzie to wystarczająca interpretacja. Pamiętajmy, że jeżeli jest podane, że to jest wariancja jakiejś konkretnej cechy wzrostu, wagi itd., pamiętamy o tym, że wariancja jest miarą, która posiada jednostkę do kwadratu. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.